Pomysłodawcą konkursu Nieostrożność przyczyną dramatów był pan Krzysztof Czeszak, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 2. Turniej miał bardzo doniosły charakter. Nie tylko ze względu na ważność tematu, ale przede wszystkim na liczny udział szkół podstawowych z Wolsztyna i ze Święta. Należy podkreślić, że uroczystość organizowaną pod patronatem burmistrza miasta Wolsztyna zaszczycili swoją obecnością zastępca burmistrza pan Andrzej Rogoziński, naczelnik delegatury kuratorium pani Grażyna Jańska oraz pełnomocnik zarządu miejskiego do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi pan Maciej Wojciechowski. Organizatorzy konkursu nie ograniczyli się tylko do typowego przebiegu pytanie-odpowiedź, ale zadbali o to, aby uatrakcyjnić spotkanie. Najważniejsza część zmagań to specjalna prezentacja programu artystycznego związanego z tematem konkursu oraz quiz obejmujący swoją tematyką wiedzę w zakresie przepisów BHP, przeciwpożarowych, bezpiecznego zachowania się na drodze, udzielania pierwszej pomocy oraz higieny osobistej. Do ostatecznych wyników zaliczono jeszcze konkurs na najciekawszy plakat na temat szeroko pojętej profilaktyki. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji komisja ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce Szkoła Podstawowa nr 1, drugie Szkoła Podstawowa nr 2, trzecie Szkoła Podstawowa ze Świętna oraz czwarte Szkoła Podstawowa nr 3. Dodatkowo program wzbogacono o wypowiedzi młodszego kapitana jednostki ratowniczo-gaśniczej, pana Śnity oraz przedstawiciela Komendy Rejonowej Policji, pana Chorowskiego. Natomiast słuchacze Policjalnego Studium Medycznego w Wolsztynie, to znaczy Robert Frey i Wiesław Zboralski, pod opieką pani Jolanty Piaseckiej, zaprezentowali pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie konkursu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, pan Stanisław Warguła, podsumował przebieg turnieju oraz zapowiedział wręczenie nagród, które odbędzie się w Parku Miejskim 1 maja o godzinie 17. Na zakończenie warto wymienić sponsorów tej udanej imprezy: PZU SA, Polisa SA, Wolsztyńska Fabryka Mebli SA, Hurtownia Amper pana Benona Jądra, Zakład Lakierniczy pana Krzysztofa Bocera oraz Piekarnia pana Markowskiego.